Hej Rybeńki, to Aquamaryna. Kilka minut temu pojawiła się premiera nowej kolekcji do The Sims 4, tak więc oficjalnie witam Was w first looku najnowszego kitu Carnaval Streetwear, czyli karnawałowa moda. Zobaczymy sobie na żywo na Simsach, jak te ciuszki wyglądają i jak się ogólnie prezentują. Także będę Waszym przewodnikiem, no i znacie kochani zasady. Śmigajcie w tej chwili po kawusie i herbatkę, bo lecimy z tematem. Cała kolekcja łącznie zawiera 26 elementów. Dwa rodzaje makijażu, jedną parę kolczyków, jeden naszyjnik, jeden zestaw bransoletek, jedną parę okularów, jeden styl paznokci, 7 kompletów, 7 topów, 3 pary spodenek i 2 spódniczki. Przypominam też, że ubrania są inspirowane drag queen światowego formatu, a mowa tu oczywiście o Pablo Vittar. Także w tej kolekcji znajdziemy stroje o barwach charakterystycznych dla społeczności LGBT. Znajdujemy się w kasie i zaczniemy od makijażu. Mamy dwa warianty i oba zawierają elementy brokatu. Z tym, że jeden makijaż wygląda jakby miał równomiernie roztarte kolory, drugi natomiast jest zrobiony metodą kreski. Jeśli chodzi o biżuterię, to kolczyki swoim kształtem przypominają piórko ptaka. Ten komplet uzupełnia nam naszyjnik, również w wykształcie pióra. A dlaczego akurat piórko, kochani? Odpowiedź jest prosta. W Brazylii znajduje się prawie 2000 gatunków różnych ptaków, a najbardziej popularne są papugi, tak więc sami widzicie, że nie mogło tego elementu zabraknąć. Ostatnim elementem biżuterii jest bransoletka. W tęczowe kolory, ale i nie tylko. Do akcesoriów możemy zaliczyć okulary. Mamy również jeden nowy styl paznokci. Przejdźmy teraz do kompletów. Mamy sukienkę do kostek z jednym ramionczkiem, lekko odsłaniającą brzuszek. Znajdziemy również bluzkę z fikuśnymi wycięciami wraz z narzutką. Jest i spódniczka przepasana paseczkiem wraz z cekinową górą. Krótkie spodenki spięte szelkami i bluzka odsłaniająca lekko brzuch. Cekinowa jednoczęściowa sukienka na ramionczka, krótkie ogrodniczki z tęczową bluzką oraz barwny kombinezon z krótkim rękawkiem i krótkimi nogawkami. W następnej kolejności mamy topy i pierwsza góra to stanik urozmaicony paseczkami oraz prześwitującą siateczką. Drugi top to również siateczka, jednak mniej prześwitująca i ozdobiona kolorowymi kamieniami. Trzecia bluzka zawiera kolory flagi społeczności LGBT, dostępna jest w różnych wariantach kolorystycznych. Kolejna góra jest prześwitującą siateczką, jednak tym razem mamy tu wersję najbardziej zabudowaną. Następna w kolejności jest owocowa koszula, bez rękawów w różnych wariantach. Kolejna koszula, jednak tym razem z rękawkami, zawiązana na supełek na brzuchu. No i ostatnia bluzka, chyba najbardziej charakterystyczna dla tej całej kolekcji, to cekinowa góra odkrywająca brzuch. Jeśli chodzi o ciuszki od pasa w dół, to mamy tu jedną parę króciutkich, jeansowych spodenek, shorty damskie oraz shorty męskie. Jedną barwną i pofalowaną spódniczkę oraz jedną mocno wyciętą spódniczkę również ze zdjęcia promującego całą kolekcję. No dobra kochani, w takim razie przyszedł czas na moją opinię. To powiem Wam wprost, że im dłużej patrzę na te ciuszki, tym bardziej się do nich przekonuję. W poprzednich swoich materiałach mówiłam, że bardziej kojarzy mi się to z dyskoteką, no i tutaj zdanie podtrzymuję. Te ciuszki są egzotyczne, ale patrząc na Pablo Vittar spodziewałam się bardziej high fashion ciuszków i myślę, że ciągle miano najodważniejszego kitu jednak nosi nowoczesna moda męska, bo tam przełamaliśmy pewne tabu w grze, jeśli chodzi o stroje dla kobiet i dla mężczyzn. A te tutaj, ciuszki, mimo tego, że są barwne i kolorowe, niespecjalnie się wydają być jakieś takie mega odważne. Natomiast myślę, że w simowym świecie będą wyglądały świetnie, na przykład na plażach w Sulani, a niektóre topy będą się fajnie prezentowały na przykład w barach w Salwadoradzie. Bardziej błyszczące kreacje połączyłabym z imprezowym dodatkiem typu spotkajmy się, albo po prostu z uniwersytetem. Niektóre ciuszki też będą świetnie wyglądać w otoczeniu ekożycie. Ja tutaj dostrzegam takie lekkie rozbicie po wielu innych rozszerzeniach, co może być plusem i minusem, bo plusem ze względu na to, że wpasuje się faktycznie w inne rozszerzenia, a minusem, bo traci lekko na unikalności. Ale myślę, że te ciuszki są naprawdę ładne. Mają one swój urok i jak to w każdej kolekcji bywa, można znaleźć coś dla siebie. Ja na przykład znalazłam i bardzo mi się podoba ta siateczka na sam biust. Podoba mi się również spódniczka z wycięciami na bokach, także jest naprawdę nieźle skrojona. I te komplety z odkrytym brzuszkiem też są bardzo ładne. Tak więc moje zdanie
zdanie, kochani, już poznaliście. Ja teraz czekam na wasze opinie w komentarzach. Zostawcie mi z 50 łapek w górze i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, aby być ze mną na bieżąco. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.